Zobaczcie, zestaw podróżnika. Bułka, kabanos, ogóreczki, papryka. Matylda tak samo. No i ja też tak samo. Witajcie w tym pięknym dniu. No hej. W sumie jeszcze nie dniu. W sumie nie dniu, sumie właśnie, jeszcze... bo jest godzina 2:49. A my siedzimy w samochodzie w hali garażowej. I tak sobie po prostu siedzimy. Nie no, żart. Słuchajcie, jedziemy na drugi koniec Polski, bo jest taki fajny plan, że jedziemy po... drugi dom. Tadam, tadam. Dokładnie. Także, jak macie ochotę się jakby zobaczyć, coś, o co chodzi, to co? To zapraszamy na odcinek. Zostańcie. No i słuchajcie, jesteśmy na stacji benzynowej. Robimy sobie postój na jedzonko. Magda nam tutaj przygotowała takie jedzonko. Zobaczcie, ile mamy jedzenia. Przyczepy nie ma. Tutaj mamy całe jedzenie. Bagażnik załadowany. Tu jest Matylda. Pies też z nami jedzie. Jest tam gdzieś ten nasz pies, czy nie? Jest. Zimno jest, jak nie wiem. Jest zimno, jak nie wiem. Zatrzymaliśmy się na stacji. Do celu mamy jeszcze jakieś 80 km. Tam się spotkamy z panem, który będzie miał ten nasz drugi domek. Musimy go obejrzeć, zobaczymy, czy wracamy z domkiem, czy wracamy bez domku. Także jeżeli chcecie zobaczyć, co to za domek, to zostańcie z nami. A my tymczasem będziemy jeść. Zobaczcie, zestaw podróżnika. Bułka, kabanos, ogóreczki, papryka. Matylda tak samo. No i ja też tak samo jem, także jemy, bo mamy na miejsce jeszcze jakąś dobrą godzinę, tak żebyśmy się nie spóźnili. To co, kawa wypita, kabanosy jedzone i w drogę. No i słuchajcie, dojechaliśmy, jesteśmy w Sandomierzu, stoimy na stacji Lotos. Tutaj się umówiliśmy, żeby nie krążyć po mieście, to się umówiliśmy tutaj, żeby obejrzeć nasz nowy domek. Ja spałam, jestem trzaśnięta. No tak, no bo wyjechaliśmy o trzeciej, przed trzecią wcześniej, jakoś tak, no. Wcześniej. Trochę jesteśmy trzaśnięci, no ale słuchajcie, dojechaliśmy szczęśliwie. Co będziemy oglądać, to pokażemy wam za chwilkę, a tymczasem przygotowujemy się spotkanie. Na spotkanie. Z przeznaczeniem. Słuchajcie, jest taka niesamowita okazja. Cudowna okoliczność przyrody nas spotkała dodatkowo, że możemy sobie naszym czymś, co zobaczycie za chwilkę, przywieźć choinkę do domu. Choinkę do domu. Prosto, taką... ścięta prosto tutaj z hodowli, ze szkółki. Tak. Także wybieramy, słuchajcie. No i będziemy mieli choinkę już dzisiaj od razu. No, słuchajcie, czad. Także za chwilkę wam pokażemy, co wybraliśmy, tak? Tyle szczęścia jednego dnia. No, tyle szczęścia jednego dnia. I co, która wybrane, dziewczyny? No właśnie, oj, to chyba za duża będzie. Tu jest trochę krzywa. Ale się czepiam, nie? Ale trochę krzywa. No, ale taka jest śliczna. A ta jest śliczna? Ale ona za dużo będzie. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. Ta, co Matylda wybrała, mi się podoba. Idziemy lasem, słuchajcie. Szukamy choinki. A tamta. Wysoka. A i ta jest zaznaczona. A to nie jest na sprzedaż. Ktoś sobie już hoduje na kolejne święta. Może się uprzedźcie. No. Fajnie wszyscy. A tą, a tą? A tą, a tamtą? A tu jest jeszcze, zobaczcie. No właśnie, tu jest wszystko, że będzie grałeś? Nie. Tutaj. Zobaczcie, dziewczyny. Matyśka, co myślisz o tej? Łysa. Która? Szeroka. Strasznie. Zobaczcie, to sama obsługa jest. Zaraz będziemy piłować. No właśnie, patrzyłem na tą, ale Matylda mówi, że jest łysa. No dobra. A ta nie ma czubka. I taka. Wystarczy, że my jesteśmy, będziemy robić za czubki. Tak, dokładnie. Fal! Mamy mieszkanie ze stosami, więc niestety. No, uwaga. To chwilę upamiętnić.
wziąłeś swoją pierwszą choinkę w życiu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja. Ta-dam! No cześć. No cześć. Słuchajcie, jesteśmy w naszym nowym domku. W ładnym domku. Co prawda jest to jeszcze stan deweloperski. Ale choinkę już mamy. Choinkę już mamy. Jakby ktoś pytał, słuchajcie. Choinka nas czyta. Mieści się idealnie w rogu pokoju. Choinka była w zestawie. Tak, choinka była w zestawie, ktoś dokładnie. Ktoś będzie chciał tutaj wejść, to go zaatakuje choinka. Choinka zaatakuje. Także tak. Cóż, rozpoczynamy etap budowy campervana. Ja jeszcze w to nie wierzę. Ja też jeszcze trochę nie wierzę, ale totalny ale spontan, jest. Słuchajcie, będziemy mieli i przyczepę, i campervana. Czym tu jeździć? Ale jest super, słuchajcie. Jesteśmy najszczęśliwsi pod słońcem. Dokładnie. Kupiliśmy, słuchajcie, od Piotra ten samochód, któremu... Bardzo dziękujemy, naprawdę. Bardzo dziękujemy za wszystko. Również za choinkę. Także no cóż, no... Czas start budowy campervana. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak stan deweloperski zamieni się w stan użytkowy, no to zostańcie z nami. Zostańcie z nami. Po bardzo długim, intensywnym dniu wylądowaliśmy na starym rynku w Sandomierzu. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. W mieście ojca Mateusza z serialu. A właśnie, no. To tutaj jeździł rowerem. No tak. Jeździ jeszcze, nadal. Jeździ, jeździ. Przepiękny. A gdzie jest ta jego parafia? Nie wiem, nie do pojęcia. Może byśmy poszli na kawę, na herbatę. Ale zobaczcie, jak tu jest sympatycznie. Ale tu jest pięknie i ja nie mogę. Ale fajnie. Nie wiem, czy będziecie coś widzieli. Ale musicie uwierzyć na słowo, że jest pięknie. Kto ci wlazł z plecakiem w kadr? A, gdzie on jest? Pokaż go. Turysty. Turysty. Japońskie turysty łażą i strzelają. Ojej, tu jakiś fajny jest, zaraz taki pałacyk czy coś. Po lewej, ale co dobre. Aha. A Tyśka, widzisz? Jak choinka ładnie udekorowana jest, nie? Ta jest choinka duża, no. No, a zobacz, jak tutaj jest ładnie, ma tutaj taki domeczek fajny. No. Ale fajnie. Na Sandomierz jest po prostu cudownie. Ja się nie dziwię, że ojciec Mateusz tutaj chciał kręcić. Prawda? Film. Też bym chciała kręcić. Znaczy kręcę. Kręcisz, ja też kręcę. Ale choina duża. Piękna. Ale gigantyczna, nie? Matyśka. No. Super. Zobaczcie, jakie to są śmieszne ławki, fajne. Śmieszne, fajne. Takie przezroczyste. Nie wiem, czy to będzie widać. O. Ja to kameruję. A ja na to patrzę, Patrzę, że są ostre zdjęcia i nie wiem. I każdy na coś patrzy. Każdy coś kameruje. Każdy mnie kameruje okolice. Nie wszystkie będą się nadawały. No nie. No po ciemku to tak jest, no. Ale słuchajcie, jest naprawdę bardzo. Sandomierz bardzo. Ma piękny ryneczek ma. Naprawdę piękny rynek jest w Sandomierzu. Jeżeli macie okazję, wolny czas, to przyjedźcie do Sandomierza. No tak, jak jesteście w okolicy, to już w ogóle. Naprawdę bardzo fajnie tu jest wieczorem. Cisza, spokój. Piękne iluminacje są. Naprawdę jest bardzo ładnie. I zobaczcie. Doszliśmy do wystawy figur bohaterów Świat Ojca Mateusza. Także dotarliśmy do Ojca Mateusza. Ale pięknie. Piękne miasteczko. Że jeszcze większy urok to miasteczko ma właśnie o tej porze roku i wieczorem. Tak, nikogo nie ma na ulicach. Jest puściusieńko. Jest tak bajecznie. Tak, tak. Jeszcze jakby śnieg zaczął sypać, to w ogóle to by było pięknie. Raj na ziemi. No tak. Samobycie tutaj, nie? No to ekipa ruszyła do domu w składzie dwusamochodowym. Krzysiek jedzie z przodu, a my we trzy baby jedziemy z tyłu. Trzecia baba Mimi. W ogóle nie reaguje.
która jest wykończona atrakcjami. No i tak sobie, słuchajcie, jedziemy. Pierwsze tankowanie naszego nowego nabytku. Niestety trzeba było zatankować i jeden, i drugi. No i trochę nas ta impreza kosztowała, no ale cóż, trzeba dowieźć auta do domu. Matylda siedzi z pieskiem, nie widać jej. No siedzi tam, uwierzcie na słowo. A teraz ja czekam na Krzyśka. Halo, halo, dzień dobry. Dokumenty poproszę. I co, proszę panią, jak przed pierwszą podróżą, pierwszą jazdą samochodem? Dobrze, a pani wie, że to jest L4H3, czyli najwyższy i najdłuższy z Citroena? Tak? Udźwignie pani. I co, jest stres? Są emocje. Emocje są. No dobra, ja jadę, słuchajcie, tam z Matyldą będę jechał samochodem. Matylda jest tam w środku, a Magda jedzie z choinką. Z choinką na dachu. Z choinką na pace. No dobra, no to co, to jedziemy. Do zobaczenia. Jaki ja jestem, po takim ja jestem wrażeniem. Moja żona taki duży samochód prowadzi. Ja cię kręcę. No dobra, ruszamy. No pa. No pa. O, odpaliłaś samochód. Dało mi brawo. Się. Razem. Wow, pa pa. Masz jakiś samochód zaparkował. Tak, zaparkował, tak, no ja wiem. On zaraz odjedzie. Ja cię kręcę. Ale szok. Dobra, teraz ja idę szybko do naszego samochodu. Magda tam odjeżdża. A my tutaj z Matyldą jesteśmy. Tatyśka, mama pojechała pierwszy raz dużym samochodem. Musimy ją dogonić. Mam nadzieję, że dogonimy Magdę. Jak wyrwie, ma tam trochę więcej koni niż my mamy w naszym. Znaczy jeden i drugi jest nasz. Ale w tym mamy trochę mniej koników, ale chyba damy radę dogonić ją. Ale wyrwała, poszła! No dobra, gonimy, gonimy. Nie no, dogonimy. Fokusik idzie dobrze. Już widzę Magdę. Widać mamę. Teraz wyprzedzimy, żeby sprawdzić, czy to faktycznie Magda jedzie. Tak, to Magda jechała. Dobra, wracamy na pas. Tam jedzie, nie widać, bo kamera zasłania, ale Magda tam jedzie, w lusterku widać. Wyprzedziła nas Magda i teraz już spokojnie będziemy jechać do domu. Pierwszy postój. Dzień dobry, proszę pani. Jak się jechało? Cudownie. Cudownie? No. Będziesz jeździła w trasie? Będziesz. Fajnie, co? A jak ja jestem dumny z ciebie. W którymś momencie się zapomniałam, że trzeba zredukować bieg i tak mi się siedział na wakacjach. Super. Pięknie, nie? No. Jestem strasznie dumny z ciebie. Naprawdę. Jestem dumna, że jesteś dumny. Super. To co, jedziemy dalej, nie? No słuchajcie, dojechaliśmy. Zrobiliśmy 1200 km ten weekend. Ale opłacało się, prawda? Tak, tak. Jesteśmy zmęczeni, to chyba widać. Magda była strasznie dzielna. Jestem strasznie dumny. Znaczy bardzo dumny jestem z mojej żony. Strasznie dumny. Matylda też była dzielna. Pies też był dzielny. Pies dopiero zaczął miauczać, jak wjeżdżaliśmy do garażu. Dokładnie. Się zorientował, że do domu wrócił. Słuchajcie, także, no cóż. Zaczynamy chyba budować nasz... Nowy domek. Nowy domek, tak. Także dziękujemy, że byliście z nami, że wytrwaliście. Trzymajcie się do następnego razu. Na razie, hej.